bo chcąc, nie chcąc, staliśmy się, proszę Państwa, co muszę wyznać, wielbicielami talentu doktora Paleya, tak tu się po Polsce mówi, ortopedy z Florydy, który wyleczył wiele dzieci, które pokazywaliśmy w tym programie, z wrodzonych wielu wad. Takich listów dostajemy masę. Zgłosiła się rodzina z chłopcem, któremu grozi amputacja. Rodzice nie mogą się z tym pogodzić, napisali do nas. Zobaczmy całość. A gdzie ty jesteś na tym zdjęciu? To. I ty jesteś obrońcą, czy? Napastnikiem. Zawsze się mnie pyta. Mamo, jak Oluś się urodzi, to ja ile będę miał wtedy lat? Ja mówiłam, że jak ty będziesz miał 10, to Oluś będzie miał 5. No to on wtedy właśnie zawsze mówił, że o, to będziemy mogli już grać razem w piłkę. Próbuję wstawać na nóżkę, ale nie może właśnie. Upada. A jeszcze jest malutki, tego nie rozumie, ale za chwilę będzie starszy i już zrozumie to. Dzieci inne wstają i chodzą, a on nie może. Ale ja czytałam, że jednak stwierdzono, że dziecko jest spodziewane, nie ma nerki. A okazało się, że nie ma nerki, no i ma zdeformowaną prawą nóżkę. Dobrze, że to dziecko nie wie, że czeka je cierpienie. Tu pani jest smutna. Właśnie ten tydzień w szpitalu po urodzeniu to był najgorszy tydzień chyba w moim życiu. Ja też nie mam do nikogo żalu, że nie wiedzieliśmy o tym, bo i tak by to niczego nie zmieniło. I tak go bardzo kochamy. Potrafi stanąć na tej jednej nóżce, no, a ta druga tak po prostu, no tak wisi, prawda? Doktor Ciszewski dał namiar na doktora Zająca w Kielcach. Rozebraliśmy małego, on powiedział, że tu nie jest w stanie nic zrobić. Od razu złożył ręce i powiedział, że to trzeba się kierować do jakiegoś wysokospecjalistycznego szpitala. On nam zaproponował Poznań i profesor Szadi. To było najpierw zrobione prześwietlenie na tym szpitalu klinicznym w Poznaniu, gdzie był ordynatorem, a później tak jakby wróciliśmy z powrotem do gabinetu. Prywatnie, tak. Okres oczekiwania, no to 4-5 miesięcy, tak. Myśmy chcieli szybko, żeby wiedzieć, co z tym dalej zrobić. Poszliśmy, wizyta była, 260 zł było zapłacone za wizytę prywatną. Później dał nam doktor skierowanie na prześwietlenie. Poszliśmy tam do szpitala i tam też trzeba było zapłacić 160 zł za zrobienie zdjęcia. Tak, bo jeżeli to zlecenie, to musielibyśmy czekać tam bodajże tydzień czasu na zdjęcie. Czyli iść do hotelu i czekać, tak? Tak. To na jedno by nam wyszło, czy zapłacić hotel, czy zapłacić za rentgena, prawda? I rozmawialiśmy z tym lekarzem i tam dostaliśmy taką kartkę z zapisem do szpitala dopiero na 2022 rok. Czyli jak Oluś miałby 3 lata, to dopiero coś zaczęłoby Polsce poznać. Przypomnieliśmy sobie właśnie te reportaże w sprawie dla reportera, że były takie dzieci. Pomyśleliśmy właśnie o doktorze Paleym, że on robi takie operacje. Tutaj w naszym szpitalu, jak jeździmy na rehabilitację, to lekarz w ogóle odradzał doktora Paley, w ogóle jakimś takim wrogie nastawienie do niego, żeby po prostu leczyć Olusia zachowawczo. Czyli po prostu zostawić tak jak jest, albo amputować tą nóżkę i protezować do końca życia. Czekaliśmy na konsultację z tym doktorem Paley, aż przyjedzie do Polski. On całkiem zupełnie inaczej podszedł do tego. Powiedział, że jest w stanie to zrobić, że zrekonstruuje tą nóżkę, że będzie mógł na tych nóżkach stanąć i chodzić. Jak byś go pocieszył, swojego brata? Że będzie miał zdrową nóżkę i będziemy grali w piłkę razem. No pewno. A ty w to wierzysz, że ten doktor amerykański umie to zrobić? Chcemy, żeby nam ludzie dobrej wady pomogli, bo to przekracza nasze możliwości. 600 tysięcy na tą chwilę. 407. To jest pierwsza operacja. Która gdzie ma się odbyć? W Polsce, bo tu doktor przyjeżdża, to po co jechać do Stanów? To na okres rehabilitacji po prostu muszą się przeprowadzić do Warszawy. Najpierw będzie kolanko, później wyprostowanie tej stopki, żeby miał też tak jak to.
Czyli to nie będzie wstawiana kość za te... Będzie dopiero później. W kolejnych etapach. A najpierw to trzeba tą nóżkę doprowadzić do takiego stanu jak ta. Ale przecież to się jak ma odbywać w Polsce, to czemu tyle kosztuje? Przecież jesteście ubezpieczeni. No właśnie, ale nie jest to refundowana operacja. Nie wyszkolił nikogo, żadnego lekarzy, nie. Z lekarzy polskich, którzy mógłby zrobić to samo, co on. Nie, na tą chwilę mówi, że w Polsce nie ma takiego lekarza, który jest w stanie przeprowadzić taką operację. Cieszyliśmy się z tego, że da się coś zrobić jednak. Że jest ta nadzieja, że tylko ta nadzieja dużo kosztuje, niestety. Ale wierzę, że ludzie nam pomogą, że ludzie dobrego serca nam pomogą uzbierać te pieniążki, żeby nasze dzieciotko mogło stanąć na nogi. Tak bardzo wszystkich proszę, jako babcia, jak mnie słyszycie, pomóżcie nam. Ci ludzie zrobili wszystko, co się dało. Najbardziej dla mnie wstrząsające były informacje, że ludzie jeżdżą od ośrodka do ośrodka, odbijają się od drzwi trzech klinik właściwie, które konsultują dzieci z takimi wadami. Wady, które się bardzo jakoś stały częstsze, bo teraz już w kolejce do reportażu czeka kilka osób, którzy błagają o pieniądze na to, żeby zapłacić za operacje, które teraz mają się odbywać w Polsce. Rzeczywiście już jest to kolejne dziecko z takim problemem. Problem jest nieodwracalny, bo jest genetyczny, w związku z tym przyczynowego leczenia tutaj nie ma, jest tylko leczenie objawowe. Na przykład w Poznaniu proponowano ileś tam operacji, a rodzice się boją. U nas, gdyby taki kompleks zrobić operacji za jednym, nieładnie mówiąc, znieczuleniem, to będzie zapłacona jedna. To znaczy, że mamy możliwości tego robienia, tylko NFZ źle to wycenia. Mamy na telefonie, natomiast... panie profesorze, pana doktora Deszczyńskiego, który był konsultantem naszego dzisiejszego małego bohatera, Olka. Tak jest, tak. Dobry wieczór, panie doktorze. Państwo proponują tym rodzicom operację kompleksową i tym razem to jest nowość w Polsce, a nie w Stanach, czyli byłoby to tańsze, rozumiem. Jak zderzyłem się jakby z tą rzeczywistością rodzin na Florydzie, to po prostu to za punkt honoru sobie postawiłem, że uruchomimy taki program w Warszawie. Ta wada, którą ma Oluś, występuje raz na milion urodzeń. I rzeczywiście do tej pory było tak, że... Jedynym leczeniem było odjęcie tej nóżki. To nie jest tylko podejście tutaj w Polsce, czy to takie podejście jest... na całym świecie. I to jest zawsze wybór rodziców, tak naprawdę, czy chcą podjąć się ścieżki rekonstrukcyjnej, czy amputacji. Ale ścieżka rekonstrukcyjna, jak ja pojmuję, to jest już wyceniona przez państwa na 600 tysięcy. Tak, i Oluś jest jednym z naszych pierwszych pacjentów, których się tutaj podejmujemy, że możemy poprowadzić całe jego leczenie w Polsce. Nie powiem, o ile to jest tańsze, ale to... Nie wiem, a kto by wiedział? Pamiętam z tych pierwszych wyjazdów do Ameryki, jest to mniej więcej połowa kosztów. Niewątpliwie. W Polsce? Tak, w Polsce. Tylko nikt nie potrafi zrobić takiej operacji. Tylko, że na razie oni tylko Paley European, Paley Institute. Właściwie z czego wynika aż taka duża cena? Ile to jest godzin operowania? Ile za godzinę takiej operacji bierze operator, ten, który operuje? I czy to nie jest cena, która jednak wynika no, z jakiegoś monopolu? Tych składowych jest cała masa, tak? Ubezpieczenie, wynajęcie bloku operacyjnego. Tutaj mówimy o w przypadku Olusia, to jest roczne leczenie. Nielimitowana ilość konsultacji, rentgenów, sprzętu, który jest tutaj... No, jednorazowy. Podam przykład. Konsultacja u pana profesora kosztowała $750. Tak to jest w dokumentach. Tam się ceni fachowość. Ja nie mam nic przeciwko. Operację, którą wykona pan profesor, geniusz nasz, jest taka sama. Cenę ma, niech wykona rezydent. To jest ta nie sama pan żartuje. Cena. Nie ma kosztów osobowych. Czyli mistrzostwo osobowych. Tak jak nie. W piekarstwie mistrzostwo robi, to jak mistrz operuje biodro czy kolano, to wszystko jedno. Tak wszystko jest. Jedno. O czym mówimy? Co roku coraz niżej wszystkie procedury są wyceniane. Myślałem, że coraz wyżej teraz. Za przeproszeniem, żeby eliminować kolejki, już troszkę odbiegam, to obniża się ceny procedur, żeby szpital miał te same pieniądze, wykonując dużo więcej. Uczucie do pana by wzrosło 100%, jeżeli pan by nawiązał kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby przynajmniej w części partycypował w pokrywaniu kosztów. Zawrzyjcie jakąś umowę, no, żeby... Panie profesorze, nawet pan nie wie, jak ja się cieszę z pana słów.
musimy zbierać tutaj pieniądze, zamiast ta procedura była finansowana z NFZ-u, żeby państwo mieli tę klinikę w Polsce. Panie redaktor, jestem za, jak jestem przy głosie, zbierajmy pieniądze. I tyle. Olusiowi umożliwmy tę operację. My jako Caritas Polska uruchamiamy specjalny SMS o treści OLEK na numer 72052. I bardzo proszę, jeżeli chcecie państwo dać szansę Olusiowi zagrać w piłkę z jego bratem, to zapraszam teraz do chwycenia za telefon i wysłania takiego SMS-a. Znakomita baza, bardzo ta, która dobrze powstała przy udziale pana doktora i kolegi i w ogóle całego zespołu. Tak jest. No to w takim razie chwalimy tę inicjatywę. Tak, inicjatywa tak absolutnie tak. Słyszę to z pana ust, ja po prostu no, jestem przeszczęśliwy, bo jestem sam uczniem pana profesora, tak? Przecież przeszedłem to szkolenie i byłem uczestnikiem wielu pana wykładów, seminariów i tutaj chylę czoło przed naszymi profesorami. I to, co w Stanach jest właśnie piękne, szacunek do mentora. I druga rzecz, traktujmy naszych pacjentów jak swoją rodzinę. I ta empatia automatycznie do nas przyjdzie. I to jest bardzo ważne. Bardzo panie doktorze, dziękujemy. To było najpiękniejsze. Gratuluję pańskiemu ojcu, że pana dobrze wychował. A ja gratuluję szczęściu, jakie ma mój program, że tacy ludzie, jak panowie profesorowie, jak ci znakomici komentatorzy, przychodzą, proszę państwa, naprawdę tutaj pochylają się nad tak zwanym zwykłym zjadaczem chleba. I proszę państwa, oby nigdy nie zabrakło naszego chleba z pierwszego reportażu, poprzedniego chleba, bo wtedy syci bywają hojni. I liczymy na tę hojność i tym razem. Dziękuję państwu za tę hojność. Dobranoc państwu, dobranoc, dziękuję.